Cześć, witajcie. Zapraszam Was na mój pierwszy challenge. Thor Challenge. Dlaczego Thor Challenge? Kiedyś zostałem nazwany, jak miałem dłuższe włosy, Thorem, ale niestety jako ciało jeszcze daleko mi do Thora. Natomiast w najbliższe 360 dni spróbuję się do tego zbliżyć. Będzie to wyzwanie, w którym będę w każdym miesiącu pokazywał Wam, co się u mnie dzieje. To jest związane z siłownią, ze sportami, które uprawiam, no jak się żywię i wiele innych ciekawych rzeczy. Dzisiaj jest dzień pierwszy, ale tak naprawdę na siłownię chodzę już dużo wcześniej, stosuję też dietę, trochę ćwiczę. Około rok temu przestałem jeść cukier i produkty, które są z dużą zawartością cukru. Warto to sprawdzać w sklepie, wybierając dobre produkty i tak sobie układając dietę. Cześć wszystkim, ja się nazywam Michał Sakowski, możecie mnie znać jako Saker z projektu Warszawski Koks. Będę aniołem stróżem Jacka przez cały Thor Challenge, przez 365 dni i będzie to w praktyce wyglądać w ten sposób, że wzmacniamy go, budujemy sylwetkę, jednocześnie przygotowujemy go do sportów ekstremalnych, które są jego, że tak powiem, głównym sportem, także siłownia to będzie tylko taki suplement. Będą bardzo siłowe ćwiczenia, będzie też dużo suplementacyjnych ćwiczeń, które będą wspierały jego zdolności na kitesurfingu i innych sportach, które on tam uprawia. Jacek ma w tej chwili 1,72 m, waży 71 kg. Jeśli chodzi o to, oczywiście wzrost zostaje, będziemy dążyć do 75 kg, bo nie chcemy, żeby był za duży, jako że właśnie w tych sportach nie można być przecież za ciężkim. Jeśli chodzi o wyniki siłowe, to skupimy się na trzech głównych liftach, czyli martwy ciąg, przysiad i wyciskanie leżąc. Oczywiście są też te ćwiczenia akcesoryjne, które również będą dla nas ważne, ale jeśli chodzi o siłę, to zaplanujemy tutaj na koniec tego challenge'u 100 kg w wyciskaniu leżąc, 120 w przysiadzie i 140 w martwym ciągu. Myślę, że to są bardzo realne liczby i nie zdziwię się, jeśli dojdziemy do tego dużo wcześniej nawet. No i jeśli Jacek utrzyma narzucony reżim przez siebie i przeze mnie tutaj na sali treningowej, to spodziewałbym się plus 5 cm w ramieniu, czyli będzie to 42. Jeśli chodzi o talię, chcemy utrzymać ją w ryzach. Myślę, że maksymalnie 2 cm dopuścimy na plus i w obwodzie klatki w tej chwili jest 100. Bez centymetra, to ważne. I myślę, że 110 to będzie bardzo fajna liczba właśnie na koniec tego roku. Znacie założenia challenge'u, więc kibicujcie mi. Co miesiąc będzie update, zobaczcie, co się u mnie dzieje. Tak więc ja uciekam na siłownię, bo nie ma co marnować czasu. No to cześć. Przyjaciele, a docelowo zamiast tego ciężaru, który tu wisi, będzie młot Thora zawieszony i się później podciąga. A to sznur z dedykacją dla hejterów w kwestii podciągania. Już niedługo zobaczycie. I pamiętajcie, po dobrym treningu zawsze coś zjedzcie, dobre, zbilansowane jedzenie.